Doprowadziliście do niespotykanej nigdy wcześniej w naszych dziejach wulgaryzacji polityki. Ośmieliliście lumperię, która co miesiąc zakłóca uroczystości upamiętniające ofiary tragedii smoleńskiej. Wręcz dopingujecie tych ludzi, którzy co miesiąc dokonują okrucieństw. Przypominam, w katastrofie smoleńskiej zginęły także wasze koleżanki i wasi koledzy z ław sejmowych, wasi przyjaciele. Dla was nie ma świętości. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat doświadczali niesamowitej agresji z waszej strony, włącznie z groźbami pobicia. To już nie jest przemysł pogardy, to jest konglomerat nienawiści. Ku uciesze waszych psychofanów urządzaliście konkurs na to, kto posunie się dalej, kto przekroczy kolejną granicę, a tych granic jest coraz mniej. Przyjdzie wam kiedyś za to zapłacić. Obiecuję to.